Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w kolejnym Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Zaczynamy dzisiaj od pytania od T-Mechanik. Będąc w temacie chorób, mam pytanie do Pani. Będąc na keto, co jeść przy wymiotach i biegunkach? A jeśli chodzi o elektrolity, to na jaki skład zwracać uwagę? Pozdrawiam. Zacznijmy sobie od tych wymiotów i biegunek. I tutaj już często mnie o to pytacie właśnie, co robić, bo rzeczywiście takie, powiedzmy, standardowe podejście, które mamy, to raczej przy wymiotach, biegunkach dużo węglowodanów i to nawet prostych nieraz poleca się spożywać. Natomiast w pierwszej kolejności jakby zależy, od czego w ogóle tutaj na przykład biegunkę mamy i co było jej przyczyną, bo jeżeli to jest jakiś wirus, no to jest inna sytuacja, natomiast jeżeli na przykład biegunka jest spowodowana tym, że się adaptujemy do stanu ketozy i zalaliśmy się taką ilością tłuszczu, że nasz organizm nie dał rady i mamy biegunkę, no to zdecydowanie należy ten tłuszcz ograniczyć, więc to jest istotny temat. Natomiast moim zdaniem, jeżeli jakby mamy wymioty czy biegunkę i nie jest to jakiś bardzo długi czas, czyli na przykład, nie wiem, tam 4, 5 czy więcej dni, tylko w danym momencie, to najłatwiej będzie w ten sposób odciążyć nasz układ pokarmowy i nasz w ogóle cały organizm, po prostu przestając jeść. Jeżeli przestaniesz jeść, jakby to całe trawienie, które jest mega trudnym procesem, jakby sobie odejmujesz i zazwyczaj szybciej po prostu wyzdrowiejemy. Dlatego dzieci, jeżeli coś się im dzieje złego, czy na przykład mają właśnie jakieś wymioty, to nie chcą jeść. Oczywiście bardzo ważne jest nawadnianie, aby się nie odwodnić. Natomiast jedzenie nie jest konieczne, jeżeli, tak jak mówię, trwa to przez kilka dni. Natomiast kolejna sprawa jest taka, że jeżeli chcemy wprowadzać jakieś produkty, to warto, aby one były bogate właśnie na tyle, na ile to możliwe, w jakieś substancje probiotyczne, bogate w błonnik i na pewno no, nie jakieś przetworzone. Także tutaj możemy na przykład jeść warzywa, takie bardzo delikatne, albo gotowane, albo duszone na parze, na przykład nawet jakieś warzywa typu kalafior, brokuł, zblendowane, czy zielone warzywa liściaste, które mają dużo błonnika, czy jeżeli będziemy się dobrze czuć, to jakieś kiszonki, które będą właśnie miały takie działanie probiotyczne. Jeżeli dobrze się czujemy po jogurcie, to też jest to dobra opcja, żeby sobie włączyć, czyli staramy się jakby, żeby zarówno błonnika, jak i tych probiotycznych elementów sobie dostarczyć. No i podstawa to jest woda i elektrolity, jeżeli tego typu problemy się pojawiają. Natomiast czasem przy wymiotach po prostu ktoś wie, że jak to zje, to po prostu zwróci, no więc wtedy trzeba słuchać swojego organizmu i nawet jeżeli zjemy, nie wiem, białą bułkę, bo mamy wrażenie, że tylko to nas uratuje, to też nie jest koniec świata nawet na keto i spokojnie później możemy sobie to ogarnąć, jak już się dobrze będziemy czuć. I jeszcze druga rzecz, jeżeli chodzi o elektrolity, to na jaki skład zwrócić uwagę. Skład najlepiej, żeby był jak najprostszy, jak najczystszy. Ja tutaj polecam elektrolity w proszku, chyba że sam magnez i potas suplementujemy, no to nieraz też w kapsułkach jakby spokojnie można go brać. I dla porównania chciałam Wam pokazać właśnie elektrolity z firmy Formec, z których na przykład ja nieraz korzystam. I tu mamy taką F Multi Minerals, czyli zestaw aż 11 składników mineralnych. I tu nie ma tak naprawdę żadnych dodatków, żadnych wypełniaczy, bo jest to proszek. I mamy chrom, cynk, jod, magnez, mangan, miedź, molibden, potas, selen, wapń, żelazo, oczywiście w odpowiednich formach. I tyle. Czysty skład. Natomiast zobaczmy sobie na jakieś takie elektrolity pierwsze, lepsze z apteki i na przykład plusz elektrolity. I tutaj jest 100% multiwitamina i już powinna nam się zapalić lampka, bo jest napisane smak ananas mango, tabletki musujące. A wiem, że niektórzy na keto sięgają, szczególnie na początku, po takie elektrolity i się dziwią, dlaczego nie mogą wejść w ketozę. No to zobaczmy, już na samym początku mamy w składzie podaną chociażby glukozę.
glukoza, cukier prosty, więc wiadomo, że to nie będzie na keto odpowiedni skład, także pierwszy rzut patrzymy na skład i sprawdzamy, czy tam są jakieś cukry proste. Mamy też substancje słodzące, sacharyny, cyklaminy, no i dużo jakby innych aromatów, substancji przeciwzbrylających. Nie jest to naprawdę jakiś super ekstra skład. Natomiast jeżeli ktoś lubi, nie wiem, plusza i na przykład jest bardzo aktywny fizycznie, to nawet być może nie utrudni mu to adaptacji, jeżeli te elektrolity będzie spożywał na przykład podczas treningu, no bo od razu sobie tą glukozę spali. Natomiast ogólnie polecam jednak wybierać elektrolity z takim właśnie czystym składem, bez słodzików. Kolejne pytanie do Q&A. Po roku na keto i przerwie węglowodanowej w grudniu pojawiły mi się problemy żołądkowe. Rano jest ok, ale po dwóch posiłkach czuję ból i ogromny ciężar. Wczoraj już tak mnie bolał żołądek, że przeszłam na głodówkę 72 godziny, aby dać mu wytchnąć. Do tej pory wszystko było ok. Co mogę zrobić, aby poprawić sytuację? Bo wiem, że chcę zostać na keto. Miesiąc na węglach był koszmarny. Piję kawę 2-3 ze śmietanką lub olejem kokosowym i masłem. Najczęściej 3 posiłki. Z góry dziękuję za wskazówki. I tam też był komentarz Kasi, że ma podobnie i rzeczywiście nieraz zgłaszają się do mnie podopieczni, którzy właśnie świetnie czuli się na keto i w pewnym momencie pojawiły się jakieś problemy żołądkowe, czy to z trawieniem, czy nawet z gazami, biegunkami i tego typu rzeczy. Więc na pewno przyczyn może być wiele, ale jeżeli nasze keto jest niedoborowe, a można to zrobić i w sumie jeżeli nie zadbamy o odpowiednią podaż właśnie produktów, które są z natury węglowodanowe, to może nam na przykład chociażby zabraknąć błonnika w diecie, a on u bardzo wielu osób jest mega istotny pod kątem odpowiedniej pracy naszego układu pokarmowego i też tego, co dzieje się w jelitach. Tutaj odsyłam Was do moich filmów odnośnie SIBO. Są 2 filmy w tym temacie na kanale i rzeczywiście nieraz osoby, które mają SIBO, przechodząc na keto, na początku czują się dużo lepiej, bo właśnie ta pożywka dla bakterii, których jest przerost, tak, bo SIBO to jest przerost bakterii w jelicie cienkim, została im zabrana, no bo te węglowodany, szczególnie węglowodany złożone właśnie z różnych zbóż i tak dalej, sobie odcinamy, więc jakby sytuacja się uspokaja. Natomiast w dłuższym okresie czasu może to być problematyczne, bo my zagłodzimy te bakterie w naszych jelitach, a nie powinniśmy traktować naszej mikrobioty jako naszego wroga, tylko naszego sprzymierzeńca i ona powinna być odpowiednio bogata, tylko no właśnie, w żadną stronę przerost nie jest dobry, za dużo ani za mało nie jest to dobre, ale należy dbać o to, żeby tam był odpowiedni wachlarz różnych produktów, również węglowodanów i błonnika. Więc być może tutaj problem pojawia się dlatego, że po prostu ta nasza mikrobiota jest zubożona. No i właśnie tak to się może wydarzyć. Poza tym, jeżeli jemy bardzo ciężko strawnie, a na keto też niektórym się to zdarza, no to znowu możemy się nabawić po jakimś czasie tego typu problemów, bo ciężko strawne jedzenie no jednak obciąża nasz układ pokarmowy. Jeżeli pijesz 2-3 kawy ze śmietaną, czyli przypuszczam 30, albo olejem kokosowym z masłem, czyli te takie standardowe kawy bulletproof, gdzie jest mnóstwo tłuszczów nasyconych, to samo to już jest ciężko strawne dla naszego żołądka. Także naprawdę to zależy, co mamy na tym talerzu. Dlatego ja nieraz mówię, że właśnie zadbajmy o to, aby zwiększać z czasem ilość węglowodanów, żeby pilnować odpowiedniej ilości błonnika, żeby starać się jeść przeciwzapalnie na keto, tak dbać o te tłuszcze nienasycone, a nie tylko o tłuszcze nasycone, żeby to wszystko nie było przesmażone na 10 stronę. Nie mówię, że tak jest u Was, dziewczyny, no ale to są takie najczęstsze przyczyny, które zaobserwowałam właśnie u osób, które do mnie trafiają z tego typu problemami. Pytanie od Kasi, co sądzisz o BHB? BHB, nie wszyscy może wiedzą, to beta-hydroksymaślan i to jedno z ciał ketonowych. Natomiast jak Kasia pyta o BHB, to przypuszczam, że chodzi o egzogenne BHB, czyli o suplement tak naprawdę, egzogenne ciała ketonowe, które możemy sobie spożywać. I uważam, Kasiu, że to jest naprawdę fajny
fajny suplement, jeżeli go dobrze stosujemy. Może on podnieść naszą ketogenezę okołotreningowo, dodać nam energii. Natomiast nie uważam, że jest to tak, jak niektóre firmy polecają, na przykład suplement na odchudzanie. Więc pod tym kątem to nie jest tak, że stosuję BHB po to, żeby schudnąć. Natomiast ma on dużo fajnych korzyści i ja od jakiegoś czasu właśnie testuję też różne BHB, bo ważne jest, aby to BHB było dobrej jakości, żeby to był rzeczywiście jakościowy suplement. Teraz korzystam z BHB firmy Biketo i myślę, że już niedługo troszkę więcej Wam powiem na ten temat, myślę, w jakimś osobnym filmie. Ok, teraz jest pytanie od Istaxohitl. Będę mówić Iza, ok? bo nazwa jest trudna. Trochę nietypowo. Czy zamiast picia kawy można jej zmielone ziarna dodawać do jakiegoś posiłku? Czy będzie to szkodliwe? Bardzo ciekawe pytanie. I nie, zmielone ziarna kawy nie są szkodliwe i jak najbardziej można je używać, pod warunkiem, że oczywiście ta kawa jest dobrej jakości i to tutaj jakość, no, jeżeli chodzi o każdy produkt, jest według mnie istotna. I nawet gdzieś tam przeczytałam, że dawniej właśnie w taki sposób się kawę spożywało, jedząc całe ziarna, bo jakby nawet jeżeli pijemy napar, to mniej więcej tylko 80% tej kofeiny, która jest w kawie, rzeczywiście wypijamy, a reszta sobie zostaje w tych ziarnach. Poza tym te ziarna są bogatym źródłem właśnie antyoksydantów, czyli tych przeciwutleniaczy, które mają takie dla nas dobre działanie przeciwzapalne, a także błonnika. No i ten błonnik na przykład, no to wyrzucamy. Zresztą jakby jeżeli na przykład pijemy kawę w ekspresie, no to te pozostałości bardzo fajnie mogą posłużyć jako użyźnienie naszego ogrodu i na przykład tak to się dzieje u mnie i one trafiają albo na kompost, albo wręcz bezpośrednio jako właśnie nawóz. Ale tym to już nie ja się zajmuję, ja nie jestem specjalistką tutaj od pielęgnowania ogrodu. Mam od tego w rodzinie fantastycznych specjalistów. Natomiast jedna tylko rzecz odnośnie tego dodawania do posiłków. Pamiętaj, że kofeina ogranicza wchłanianie po części substancji odżywczych, więc jakby jeżeli taki chcemy sobie zrobić super ekstra posiłek i posypiemy go dodatkowo tą sproszkowaną kawą, to tak samo jak pijemy kawę. Ja raczej polecam Wam nie popijać jedzenia kawą, no bo właśnie to upośledzone wtedy wchłanianie niektórych substancji odżywczych sprawia, że po prostu nie wyciągniemy dla naszego zdrowia aż tyle dobrego z tego posiłku, ile byśmy mogli. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za ten czas. To tyle w dzisiejszym odcinku. Za tydzień zapraszam na kolejną dawkę pytań i odpowiedzi. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia. Cześć!